To było jakiś czas temu w OB Sugir, no w tym swetrze, co 3 lata temu występujesz. Weź już nie rób siebie takiego dziada, kup se coś. Nawet w tym Ciuchlandzie. Wiecie, że byłem ostatnio w Ciuchlandzie? I nie dawaj tak ryja blisko, bo brzydko wyglądasz i lachony do ciebie nie przychodzą w OB. Wiecie, jaki mam przydomek? W OB, nie? Jak się rozpoczną czasy wiekuiste, to ten przydomek będzie widoczny. Powiedzieć? Do opozycji tak gul wyskoczy. Szlak ich kurwa trafi. No chyba, że to są geje, to wtedy nie. A co, Sugir, masz coś do gejów? A ty masz coś do hetero? No powiedz, jaki masz przydomek, powiedz, powiedz, pochwal się. Otoczony pięknymi kobietami. No. Od razu zaznaczam, nie cudzołożę w OB. Już, już nie. Kiedyś tak. Człowiek był grzeszny, nie? No taka pani się mnie pytała, no jak tutaj jest wierna, czy tam w OB może sobie poszaleć, nie? No przecież w OB to też tam jest nasze serce, nie? Nasze uczucie. A co, twój facet nie może tak porządnie tego, no, nie może pogadać tak porządnie, nie? Pokazał swoje 50 twarzy tego greja, nie? Piło spalinowo jeszcze. Porządnie zerżnąć. Chociaż w ręku, żeby potrzymał. Dobra. Koniec wygłupów. A, byłem no w Ciuchlandzie, ale wszystkie ciuchy autentycznie masakra, po prostu masakra, no. Powybierały. Kierowniczki powybierały i na Allegro pewnie sprzedały. No. Takie szmaty z lat 80., że to kuźwa ciuchy, nie kierowniczki. Kierowniczki ładne. No takie szmaty, że samochód można porysować. Dobra. Przejdźmy do tematu. Spotkałem Ducha Świętego. Gdzie jesteście? Tu? Czy tu? Czy po środku? Nie, bo ja mówię do kamery. Było mi smutno. To było jakiś czas temu. Odczuwałem smutek i tęsknotę. Tak niekiedy mam. Tęsknotę za domem. Prawdziwym domem. Nie widzę nic w tym złego. A mnie, którzy się wkręcają, teraz to jest modne, kurwa, że depresja, że to wszyscy mają już depresję. Prozak najlepiej wpierdalać i do psychiatry chodzić. A psychiatra też taki, kurwa, mózg, depresja, nie? Tak, dobrze, wszystko będzie dobrze, kurwa, nie? Rzeczą ludzką jest odczuwać smutek, tęsknotę, nic w tym złego. No chyba, że to jest tak nasilone, że tak cię to przytłacza, że kurde nie jesteś w stanie wyjść z domu po bułki. No to już jest, no to faktycznie tam mogła ci się wypłukać serotonina z głowy. No i wówczas dobrze jest posilić się lekami, które ponoszą tą serotoninę. Od razu zaznaczam, nie wpierdalam żadnych psychotropów. Nie wkręcajcie sobie. O, niektórzy, co on bierze? Ja też to chcę, jakie ma fajne fazy, nie? Praktykuję OB, czyli wychodzę z ciała, poznaję ten świat niefizyczny i czym mogę, to tym się dzielę. Czy w postaci książek, czy w postaci tych filmików. Nie wszystkim się dzielę, nie? Niektóre rzeczy zachowuję dla siebie. To są moje święte tajemnice. One mnie tak nakręcają w środku. Było mi smutno. I po wyjściu z ciała ten smutek jeszcze bardziej mnie przytłoczył.
Momentalnie nawet nie upłynęło pół sekundy i zacząłem krzyczeć sercem, tak całym wnętrzem. Nie wiem, dlaczego akurat te słowa wypowiedziałem. Duchu Święty, przyjdź! Tak, Duchu Święty, przyjdź! Nagle trzask, szum, piorun z nieba, jeb! Niestety sugier musiał przekląć, a w tym piorunie taka kapsuła złota, a w tej kapsule Duch Święty. Pach! I jest. Przejdzie? Tak staje się, do niego patrzę. I co sugier? Jakie ma co przekazał? Ma jakiś, dał jakiś przekaz dla Polski? Opowiadaj. Wszystko mnie tak, prawdę mówiąc, zaskoczyło, speszyło, że... Wiecie, co powiedziałem? No, zachowałem się trochę jak dziecko, nie? Nie. Nic, ja tylko tak z tęsknoty. Sorry. Samo to, że się na niego patrzyłem, że przyszedł, że... O tako, jak dziecko. Tak jak na przykład dziecko nie widziało długo ojca, nie? I nagle tatuś się pojawia w drzwiach. To co ma go męczyć? Pytaniami jakimiś? Nie, tatuś, tuli się do tego tatusia, nie? To była taka moja reakcja, tylko się nie tuliłem, bo był dalej. Zresztą już stary chłop jestem, nie? Tak się patrzyłem, tak się syciłem nim. Duch Święty. Taki w dobrej formie staruszek. Włosy do tyłu zarzucone. Drobna budowa, szaty, wszystko złote, wszystko w kolorze złota. I tak się lekko unosi nad ziemią. Czego? I te oczy jego, jak u ojca, jak u Jezusa, jak u ojca, te same oczy, takie, taka głębia, takie zrozumienie, takie diamenty. Jakby wszystko wiedział, taka stara, stara dusza. Tak się syciłem. Panem wróciłem do ciała i zadowolony. Już smutek minął, tęsknota, już nakręcony, zadowolony. Fajnie.